Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film to będzie podsumowanie moich stylizacji z czerwca. Dla tych z Was, które nie wiedzą, o co chodzi, bo na przykład jesteście tutaj nowe albo nie oglądałyście moich wcześniejszych filmów, szybko tłumaczę, że w tym roku postanowiłam dokumentować wszystkie stylizacje, które noszę. Robię tą dokumentację na Instagramie, to znaczy wrzucam codziennie w relacje, jaki mam na sobie danego dnia strój. No i raz w miesiącu robię takie filmy podsumowujące na YouTubie. Zdecydowałam się zrobić to w tym roku, ponieważ w zeszłym roku zauważyłam, że po tym siedzeniu w domu zaczęłam po prostu sięgać po dresy, a nie po takie normalne rzeczy ze swojej szafy. Po jakimś czasie zauważyłam, że czuję się z tym źle. No i postanowiłam właśnie w tym roku to zmienić, wrócić do normalnego ubierania się i stwierdziłam, że najlepszym sposobem na to będzie dokumentowanie tego i jakby pokazywanie tego innym ludziom, bo to mnie bardziej zmotywuje. No i drugim powodem, dla którego zdecydowałam się to zrobić, jest to, że chcę sprawdzić, czy faktycznie jest tak, że w dużej mierze nosimy 20% tylko naszej szafy, tak jak gdzieś przeczytałam, także na końcu roku powinnam być w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Zanim zaczniemy, jak zawsze moja prośba, jeśli spodobał Wam się film, zostawcie kciuka w górę i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam też do subskrypcji kanału. Jesteśmy na półmetku roku i co mogę powiedzieć o tym pierwszym półroczu tego projektu, to to, że na tą chwilę nie mam żadnego problemu już z sięganiem po takie normalne, codzienne rzeczy. Nie, po prostu nawet nie pojawia mi się myśl taka, że a może bym dzisiaj dresy założyła, mimo tego, że cały czas jestem dużo w domu, no bo pracuję z domu. Także jestem zadowolona z tego, że udało mi się przełamać ten taki kryzys, który gdzieś tam mnie dopadł. Owszem, sięgam dalej po dresy, ale jest to w takich sytuacjach, w jakich sięgam po nie wcześniej, czyli weekendy, kiedy na przykład nigdzie nie wychodzimy i jedyne, co musimy zrobić, to być dorosłymi ludźmi, czyli ogarnąć mieszkanie, zrobić jakieś pranie, jakieś zakupy spożywcze, tego typu rzeczy. Natomiast nie mam czegoś takiego, że w tygodniu, kiedy gdzieś tam zabieram się do pracy, że mam takie myśli, że o, sięgnęłabym po dresy. Także to mnie cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o sam miesiąc, czerwiec, to zrobimy w takiej samej kolejności to jak zawsze, czyli najpierw przejdziemy przez rzeczy, które nosiłam najczęściej, a potem opowiem Wam o moich trzech ulubionych stylizacjach z tego miesiąca. Trzy rzeczy, które nosiłam najczęściej, nie będzie tutaj zaskoczenia dla mnie przynajmniej, jeżeli powiem, że to były trzy doły. To już zauważyłam od pewnego czasu, między innymi robiąc różnego rodzaju garderoby kapsułowe i przyglądając się bliżej swojej własnej szafie, że jakby dołów, czyli spodni, spódnic, jest tam tak naprawdę potrzebne mniej i one są takie bardziej uniwersalne. Dlatego nie jest dla mnie zaskoczeniem za każdym razem, jak robię te filmy, że jakby te doły pojawiają się w tych najczęściej noszonych rzeczach najczęściej. Pierwsza rzecz to są krótkie spodnie jeansowe z Gapa. Zaczęło się lato, więc jakby nie jest dla mnie zaskoczeniem, że sięgam dużo po właśnie krótkie spodnie. I te jeansy miałam na sobie 4 razy w tym miesiącu, więc całkiem sporo. Może nie jakoś tam super dużo w porównaniu z tym, jak niektóre rzeczy często zdarzało mi się nosić w innych miesiącach, ale prawda jest taka, że czerwiec zaczął się takimi temperaturami rzędu 10 stopni, a kończy się temperaturami rzędu 36 stopni. Także to są spodnie, które kupiłam sobie w zeszłym roku, one są trochę dłuższe, już o tym mówiłam, że ja nie lubię takich krótkich shortów i przyznam szczerze, że zastanawiam się nad drugą parą w innym kolorze i muszę faktycznie chyba zajrzeć do Gapa, bo te spodnie bardzo mi leżą, a wiecie jak to jest z jeansami, nawet z shortami, jak się znajdzie jakby markę czy model, który nam pasuje, to nam pasuje, a znaleźć takie rzeczy jest dość trudno. Drugie spodnie to też są jeansy, tylko że długie jeansy z Levisa, po które sięgnęłam 3 razy. No i tak jak mówiłam, początek miesiąca był dość
chłodny, więc po te dżinsy sięgałam kilka razy. Wynika to z tego, myślę, głównie, że moje ulubione dżinsy niebieskie mają bardzo duże dziury już i już po prostu nie chcę ich nosić. Jest mi bardzo przykro i smutno, no ale właśnie te dżinsy szare to jest taki mój drugi wybór, to są moje drugie takie w sumie dżinsy, które są takimi najbardziej uniwersalnymi, jakie mam, więc myślę, że stąd sięgałam po nie tak często w tym zeszłym miesiącu. Trzecie spodnie, też z Gapa, lniane shorty, które przyznam się, że w zeszłym roku kupiłam z zamiarem noszenia ich tylko po domu. Faktycznie tak je nosiłam w zeszłym roku, natomiast w tym roku zaczęłam po nie sięgać i nawet mam je dzisiaj na sobie i zestawiać je z normalnymi rzeczami, no w sensie takimi niepodomowymi i stwierdziłam, że nawet to fajnie wygląda i że w sumie dlaczego mam przeznaczać je tylko do domu, skoro one fajnie też z normalnymi rzeczami wyglądają, więc miałam je w tym miesiącu na sobie 3 razy. I tak, faktem jest, że ja pracuję z domu, ale tak jak wspominałam, staram się w tygodniu, nawet jeżeli jestem w domu, ubierać normalnie. Bardzo rzadko w tym momencie zdarza mi się sięgać po takie podomowe typowo rzeczy. Także spodnie z Gapa awansowały z rzeczy podomowych do rangi takich rzeczy, po które sięgam jak każde inne krótkie spodnie. Zanim przejdziemy do moich ulubionych stylizacji, to pokrótce wspomnę o wyzwaniu, którego się podjęłam pod koniec miesiąca, natomiast ono w tym momencie tak naprawdę, kiedy ja to nagrywam, dalej trwa, bo tydzień się nie skończył, więc bardziej podsumuję je w przyszłym miesiącu, myślę, natomiast chciałam o tym wspomnieć. Obiecałam swoim obserwatorom na Instagramie, że powtórzę te wyzwania, które robiłam zimą, latem z moją letnią szafą, no i właśnie to robię. Wyzwanie było pod tytułem ubieranie się minimalistycznie, co dla mnie jest absolutnie wyjściem poza strefę komfortu. Tamto wyzwanie z zimy wspominam jako najtrudniejsze i przyznam, że teraz to wyzwanie też jest dla mnie trudne, aczkolwiek tym razem postanowiłam być trochę sprytniejsza i się wcześniej przygotować. Nakręciłam film, jak wybieram sobie rzeczy na ten tydzień i ten film pojawi się, wydaje mi się, że za 2 tygodnie chyba na kanale, także zobaczycie, jaki gdzieś tam proces mi towarzyszył. Podsumuję je, jak już je zakończę, czyli w przyszłym miesiącu. Jeśli chodzi o 3 moje ulubione stylizacje, to jak zawsze przejdziemy chronologicznie i pierwsza z nich jest z 2 czerwca. Ta stylizacja, jak widzicie, jest dość prosta. To jest różowa bluzka, którą kupiłam, wydaje mi się, że albo w zeszłym roku, albo nawet 2 lata temu w second handzie. Ona jest, wydaje mi się, że z przełomu lat 80. i 90., więc oczywiście miała poduszki, które po prostu w domu wycięłam. I wygląda ta bluzka ok po wycięciu tych poduszek. No i do tego spodnie z Marks & Spencer, które mam już naprawdę dobrych kilka lat. Wydaje mi się, że mogłam je kupić 4 lata temu, albo i nawet 5. One cały czas mi służą, głównie latem. Co prawda lato nowojorskie jest za gorące, ale właśnie początek czerwca to były takie naprawdę dość niskie temperatury, więc mogłam sobie spokojnie właśnie te spodnie założyć. Ta stylizacja jest bardzo prosta, ale ma w sobie elementy, które bardzo lubię, czyli wyrazisty kolor i wzory. I pamiętam, że po prostu dobrze się w niej czułam, mimo że ona jest naprawdę, no to jest najprostsza stylizacja na świecie. Następna stylizacja jest z 24 czerwca, czyli przenosimy się już do tej cieplejszej części miesiąca, aczkolwiek tamtego dnia jeszcze nie było tej fali upałów, więc było tylko tam 20 parę stopni. I założyłam różowe spodnie i do tego pomarańczową koszulkę. Takie połączenia kolorystyczne widziałam już nieraz na Instagramie i one, jakby tego typu połączenia kolorystyczne bardzo mi się podobają. One są takie bardzo modowe, bym powiedziała, bo są w sumie dość odważne, wyraziste i nie wiem czemu, mam te rzeczy jedną i drugą po kilka lat w szafie. Na pewno minimum 3, bo kupowałam je jeszcze w Niemczech, a może i nawet więcej, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby
te dwa kolory ze sobą zestawić, mimo że te połączenia kolorystyczne gdzieś tam nie są dla mnie nowe, bo one bardzo często występują właśnie gdzieś tam, nie wiem, na sesjach zdjęciowych, w różnych magazynach i tak dalej. I ogólnie po prostu często te połączenia kolorystyczne właśnie czy różu z czerwienią, czy z pomarańczem, one gdzieś tam się przewijają też jako takie fady, czyli takie krótkotrwałe trendy. No i właśnie, wracając do tego, wcześniej nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby po prostu te dwie rzeczy ze sobą zostawić, a pamiętam, że jak się ubierałam tego dnia, sięgnęłam jako pierwsze po te spodnie, no i miałam już sięgnąć po, wiecie, jakiś biały t-shirt, który zwykle do tych rzeczy zakładam. I tak jak patrzyłam na swoją szafę, którą, jeżeli widziałyście moje porządki w szafie, to widzicie, że ja mam to wszystko tam kolorystycznie ułożone. No i właśnie mój wzrok padł na ten obszar, gdzie mam takie czerwone, pomarańczowe rzeczy i stwierdziłam, że czemu by nie? Założę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na początku myślałam o takiej bardziej stonowanej, pomarańczowej bluzce, którą mam, ale stwierdziłam, że nie, że idziemy full color po prostu i uważam, że to był super wybór, bo ta druga bluzka myślę, żeby gorzej wyglądała. I także ta stylizacja w mojej ocenie jest bardzo udana. Ostatnia stylizacja jest 28 czerwca, czyli już z tego tygodnia, kiedy zaczęłam to swoje wyzwanie minimalistycznego ubierania się. Także też sama siebie zaskoczyłam, jak w sumie przeglądałam wszystkie swoje stylizacje z tego miesiąca, że akurat tą uznałam jako trzecią z tych moich ulubionych. No ale tak było. Tutaj na sobie mam właśnie te wspomniane spodenki krótkie z Gapa, które kupiłam jako podomowe, a teraz noszę już właśnie normalnie. No i do tego wyciągnęłam t-shirt The Other Side. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam go na sobie. Rzadko go noszę i w sumie nie wiem czemu i myślę, że muszę częściej po niego sięgać w tym roku, bo on jest super. The Other Side to jest ta marka, która właśnie zasłynęła tymi t-shirtami, ponieważ oni jako chyba pierwsi na polskim rynku stworzyli takie t-shirty, które mają bardzo głęboki serek, przy czym te bluzki można nosić albo tym dekoltem do przodu, albo dekoltem do tyłu. I ich, pamiętam, kampanie właśnie te początkowe, marketingowe były takie, żeby nosić ten serek z tyłu i to mi się bardzo podoba i właśnie tak najczęściej noszę, aczkolwiek zdarzało mi się też nosić ją odwrotnie. Natomiast wracając do samej stylizacji, to ona jest bardzo prosta, natomiast bardzo zaczęło mi się podobać to połączenie kolorystyczne. Dzisiaj mam takie samo, mam na sobie właśnie... Czekajcie. Mam na sobie dzisiaj koszulę lnianą, no i właśnie te spodnie, czyli podobnie tak jak w tamtej stylizacji, tylko że tamta była z t-shirtem. I w ogóle jeszcze w tym miesiącu jeszcze inną koszulę białą, troszeczkę inną niż to nosiłam. Także to jest trzeci raz, jak mam taką samą kombinację kolorystyczną. Ale z jakiegoś powodu ona strasznie mi się zaczęła podobać, więc ją noszę po prostu. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!